Witam was wszystkich bardzo serdecznie. Jesteśmy na backstage'u trailera do Prime Show MMA 2, który odbędzie się już 9 lipca w Arenie Gdynia. Ze mną Piotr Kaluski. Dzień dobry, kłaniam się. Bardziej znany jako ochroniarz oszusta Sindera. Były ochroniarz. Siemanko. No to powiedz, jak ci się podoba, bo chyba pierwszy raz jesteś w ogóle na takiej scenerii. Tak, mega. Powiem szczerze, że nie spodziewałem się czegoś takiego. Bardzo fajny wystrój, bardzo się w to wczułem. Nawet pasuje mi chyba taka właśnie charakteryzacja, gdzieś taki klimat mroczny, coś a la Mad Max, także jestem mega zajarany. Nie wiedziałem, że coś takiego będzie, nie wiedziałem, w jakim to klimacie będzie i bardzo mi się to spodobało, naprawdę super. Witam was bardzo serdecznie, nazywam się Rafał, jestem reżyserem traileru, który aktualnie jest tworzony na potrzeby Federacji Prime MMA. W trailerze ogólnym założeniem jest klimat post-apo, po tym jak meteor uderzył w naszą planetę i akcja dzieje się kilka lat po tej katastrofie, gdzie ludzie próbują w jakiś tam sposób unormalizować swoje życie. Mad Max był dużą inspiracją do tego wszystkiego. Mamy trailer, przyjechał chłopak z lasu, z Senegalu i co, na razie dogrywamy drugą scenę, potem ja będę bo ja jestem zdetronizowanym królem, więc no, przede mną chyba 5 dni nagrań, więc... Pół godziny teraz przerwy, żeby 23 minuty. Merci beaucoup, mon aussi, c'est avec plaisir. Voilà. No to chyba zrozumiałem. Ja, okej. No, tak jak zrozumiałeś, tak jest. Ja też jest z przyjemnością. Dzięki. Dobra. Pani dostaje Oscara, nie? Ja chciałem Oscara za reżyserię tej sceny. I to będzie takie ujęcie, że ty się budzisz pierwszy i mówisz Casio. Wiesz, i Casio tak się przytomnieje, nie? I w tym momencie zjawia się bombardier, będzie na ujęciu i potem to co teraz sobie będzie tam na przestrzał. Maxem jest 23 lat po tym, jak meteor ziemię, dlatego Kasiusz ma siwe włosy. Nie uderza i tutaj musicie udawać, że robicie to tak, znowu, nie? To jest ta scena, zróbmy sobie teraz próbę. Thank you.
miejsce mnie zaskoczyło pozytywnie. Jak robiłem tej próby, wiedziałem, że będzie ok, ale jeszcze te stroje doszły, zajebiście to będzie wyglądać, nie? Zapamiętajcie te słowa, dobrze, że to nagrywasz. Zdjęcia. Jestem bardzo zadowolony z ujęć w tej oktookolicy. No, wyjdzie to naprawdę bardzo realistycznie. Ta lokalizacja no, daje temu możliwości. Dużo było tutaj problemów z światłem. Najgorsze właśnie było to, że były chmury co chwilę i przechodziło to w słońce. No i trzeba było czekać, dlatego dużo czasu nam to zajęło, ale ogólnie ujęcia zajebiste. Norman i Kasy dali radę. Na końcu jeszcze na freestyle wymyśliliśmy taką choreografię, w której oni się tam biją. Też może to ciekawie wyglądać. No i co? I mam nadzieję, że trailer będzie zajebisty. Jeszcze mam ostatni dzień zdjęciowy z Kasiem, gdzie będę musiał zrobić taki jakby początek traileru, takie intro, w którym właśnie Casio widzi na niebie, jak spadają meteoryty. So grzeczny. Very fast, like lots of grzeczny. Good girl. Next time, so easy, but. But you know, next time in your opponent you say grzeczna dziewczynka. Grzeczna. Na. Grzeczna. Grzeczna. Yeah. Dziewczynka. Gdzie? Dziewczynka. Słuchajcie, ludzie, powiem wam tak. Pierwszy raz w życiu, no nie chcę dyskredytować żadnej federacji jakby, no bo byłem i w fejmie, jestem w prime i może jeszcze będę kiedyś gdzieś indziej, ale i było mi dobrze, wszędzie, w każdej federacji było mi dobrze, ale dzisiaj to, co ja zobaczyłem, to, co tutaj nagrywamy i jak wygląda cała organizacja tego trailera, to będzie istne rozwiązanie. Jakby mówię to z pełną odpowiedzialnością, nigdy w życiu czegoś takiego nie widziałem, na jak żyję, no bo nie tylko na polskim rynku, jakby nigdzie tego nie widziałem. To, co powstanie, wam głowy, przysięgam wam, wam głowy. Więc w skrócie podsumuję, Paweł chciał powiedzieć, że to jest najlepsza federacja, trajszą MMA 2. Trzymajcie się, piona, hej.